No bym przyjął, zapiął. No się znalazł, no. Pani ze SKW, tak? Tak, ja jestem ze SKW. Tak. Poruczniku nie salutujemy, umówmy się, kurwa jego mać. Tak, jesteśmy w zasięgu snajperów. To jest. I przypominam, że nie podlega pan moim rozkazom. Jest. Dobra, mimo wszystko zapraszam panów na moje radio, to jest 101. Jesteśmy na słuchu kanału dowodzenia, a kanał wewnętrzny mamy między sobą ustalony. A, dobra, weźmy tu gdzieś sytuację pojawia. Będziemy się porozumiewać głosowo, jak zajdzie taka potrzeba. Mhm, nie będę się sprzeczał, nie wiem co. Dobra. Chodźmy do wozu. Baterię do telefonu satelitarnego wziąłeś? Zapasowe? Zrobię. Tak. No, nadawaj. Tak, zrobisz obak. Nie. No kurwa! Przejął. Zrobię do wszystkich elementów, jak gotowo. Mówiłem, że on zapasowe do wyjazdu przed bramą. Witam, sierżancie. Witam, kapitanie. Kwestia pojazdu. Już rozmawiałem z Dante, ale umawiamy się, że... Tak. Tak, ja będę w pojeździe dowodzenia. Spotkamy się na WP3, tam będziemy ściśle współpracować. To na razie na tyle. W pojeździe dowodzenia, to znaczy... To znaczy będę podróżował z dowódcą. Jestem gotowy, wjeżdżam już. Okay, spotkamy się na WP3. Czyli będziemy się zatrzymywać tam, tak? Tak, tam się na pewno zatrzymamy, nie wiem jak to będzie wyglądało od strony logistycznej, to już dowódca jest od tego, żeby tam te sprawy ogarniać. Będziemy ściśle współpracować, na razie się pożegnamy i spotkamy się na WP3. Chyba, że zajdą inne okoliczności. Dobra, przyjąłem. Na razie się rządzi. Cześć panowie. Cześć pan. Panowie, uczulam nie salutować w terenie poza bazą. Będziemy obserwowani, jesteśmy tutaj sami. Zapraszam panu do puszki. Okej. Idziemy poruszyć. Dobra, jest i SKW. Aha, to możesz wyjechać. Jako RT. Zdanie, ja myślałem, że z tego konwoju jesteś. Tak, to by mnie do domu wysłał. Poruczniku, moje kondolencje. I incydent nie powinien mieć miejsca, ale nie będziemy na razie na ten temat rozmawiać. Dokładnie. Wypowiedziałem się podczas ostatniego briefingu na ten temat. Ma ktoś tu, kurwa, baterię do telefonu satelitarnego? Gdzieś nie macie coś w zapasie, jakieś zapasu? Znaczy ma tylko... pan już. A to może... Tego. Dawaj, dobasujemy nie, coś, nie, kurwa. To dobry wad, że... Jak? No to... Z latarką. Poruszniku, wykombinuj coś, bo mi się rozładuje. Tak. Bateria w laptopie. Dobra, możesz będą z nami całą tą podróż? Potrzebuję mieć dwie w zapasie. Lubin to Helm. Zgłaszam gotowość w konwoju na miejscu trzecim. Odbiór. Rucznikowy. Lubin przyjął. Najpierw rucznikowy. Gdzie są Rosomaki? Tutaj włożyłem. Bardzo. Kapitanie, dwie baterie są już. No więc zgłoszę gotowość na pozycji czwartej. Robię czwarty, stary jako piątku, czwarty jako szósty i zamysł po pole jako siódemka. To jest start z Kupieszowa, stoję zaraz za zakrętem, gotowy do jazdy. Robię przyjął. Lublin Parcier zgłasza gotowość na pozycji piątej. Lublin przyjął. Czekamy na zamość.
Halo, komu to dzwonię? A, satelitarny. Czerwiński. Dzień dobry. No tak, 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 tak. Zamość tabu sobie? Umorzona. Umorzyli to. To zamość w gotowości sobie. Nie byłem, bo byłem w bazie. Zostało umorzone. Tak. Tak, lokalna milicja. Uzbrojony członek lokalnej milicji skierował niezaładowaną wyrzutnię typu RPG w kierunku żołnierzy koalicji. Został zlikwidowany. Tak. Kruczniku. Zamelduj to toku, że jesteśmy konwój jest gotowy. Tak. Jakiś skurwiel z prokuratury coś tam próbował mieszać, ale major ukręcił łeb, także. Nie, częstotliwość bezpieczna, możemy tego. No. Major Bień pewnie. Akurat nie major Bień, proszę się nie, tutaj nie tego. A ty przywołujecie do porządku. Nie, pan... Dostaliśmy zgodę na wyruszenie. Prokuratorek został przeniesiony do innej prokuratury i już nie skacze. Lubię do wszystkich elementów, mamy zielone na wyjazd. Zadzwoń do mnie za jakieś pół godziny, bo na razie nie mam... Czyli rok pierwszy, tak, jedziemy konwojem w teren, kurwa, i nie mogę rozmawiać. Dobra, no, na razie, cześć. Kurwa. Że ten skurwiel... Ja bym przyjął, wyruszony. My przez WP2 poruszymy. Owszem. Nie, ja tutaj do porucznika Dantego się zwracam. Mam problem do poruczników. Poruczniku, nie krępujcie się. Uwaga, zwalniamy, jeszcze jedna brama. 40. Uwaga, jakieś bramy otwierają. Prosiłem znajomo, żeby mi wysłała pewne materiały. A tego, tego skurwiela z CIA. Ten, o którym myślę? Tak, ten, o którym myślisz, poruczniku. Wydaje mi się, tą chłopę nie jest już taki straszny. To jedno. Tłumacz, w jakich języku operujesz, oprócz afgańskiego? Angielski i niemiecki. No, długo tu jesteś? Która zmiana? Która? Moja pierwsza. Pierwsza. Strzelałeś do kogoś? Jeszcze nie zdarzyło. A jak będziesz musiał? Będę strzelał. A zabijesz człowieka kiedyś? Tak. Kiedy? Kiedy? Tak to ujmę podczas zmiany. Czas? Jakiej zmiany? Tej pierwszej zmiany? Nie tej, zmiany w Kosowie. Byłeś w Kosowie. Tak. Ile czasu? Pół roku. Tak długo? No był deficyt tłumaczy. Po co to byłeś w Kosowie? Jak ty po angielsku, po niemiecku tylko mówisz po afgańsku? Nie, zapytaj się tych z góry, co z Niemcami chcieli rozmawiać. To wy podmieniliście tą kasetę temu skurwielowi? Temu premierowi, kurwa? Uwaga, pojazd przed nami i zatrzymał kasetę? Się na lewej stronie drogi. Słyszałem. Nawet film może zrobić. Przyjął, kontynuuję w takim razie. Że nazwiska zmienili. Nie wiem, co oni zmienili. Na pewno kasetę mu podmienili. Dobry temat był. Misja. Jędzie, zapytaj się Topu, czy mamy angażować wszystkich kontaktów, czy zrywać kurwa tam. Poruczniku, przypominam, że ludzie uzbrojeni to tutaj normalka. Także nie zwracaj uwagi. Problem jest taki, że większość tutaj tych żołnierzy w naszym konwoju była na tym ostatnim wczesnym patrolu.
Nie wiem, co się kurwa tam dzieje. Są niedobory w szkoleniu. 18 miesięcy szkolenia w kraju poszło na marne, a ten żołnierz został aresztowany i odesłany do kraju. Chyba strzelić do cywila, który jeszcze prosi cię o pomoc. To jest... Najpierw strzelić, a potem myśleć. To coś takiego nie powinno mieć tu miejsca. Przed nami jakiś wybuch. Nie jesteśmy w stanie określić, co to. Amerykanie, kurwa. Do 30 obserwować. Wszelkie kontakty i mamy za wszelką cenę bronić ciężarówki. Czy? Robię się w to, nie jesteś w stanie zidentyfikować wybuch, odbiór? Odmawiam, wybuchło tu gdzieś na prawo na rozpoczęciu się wioski. Był jakiś wybuch dym i na ten moment nic nie widać więcej. Jeszcze jakiś pojazd jedzie przed nami, lewą stroną, uwaga. Przyjął, konwój zatrzymać przed wioską, nie wjeżdżać do wioski. Konwój stop w takim razie. Hrubieszów, Krasnik, to Lubnie. Waszym zadaniem jest zrobić wstępny zwiad w okolicy, sprawdzić, czym jest ten wybuch. Nie oddalać się za daleko. Pewnie się, że jest w miarę bezpiecznie. Odbiór. Czarna wołka. Przyjął, idziemy na rekonesans. Reszta element przyjął. Boju, desant. Ruczniku zaczerpniemy świeżego powietrza. Zgoda. Ja bym chciał zabrać uwagę do tego, że w pierwszej wiosce mieliśmy jakiś wybuch sprawdzony, co to było. Poruczniku, broń w gotowości. Zabezpieczona. Tak, amerykański. Na west. Rubieszów, Krasnik, tu Lublin z informacją. Starajcie się za bardzo nie wkraczać do wioski. Zróbcie zwiad w miarę z obrzeża. Odbiór. Przyjął. Nie zapuszczamy się dalej, ale na ten moment gdzie ten wybuch, nic nie widać. To był jakiś mały ładunek prawdopodobnie. Krasnik przyjął. Przyjął. Zróbcie jeszcze 2 minuty zwiadu i wracajcie do pojazdu. Kraśnik do Lublin, nie zapraszamy się dalej. Siedzieć. Wygląda na to, że czysto. Dużo opancerzonych puszkach. Lublin przyjął. Hrubieszów, Kraśnik, powoli wracajcie do konwoju, sprawdźcie tylko jeszcze od razu drogę, czy nie ma żadnych min, odbiór. Przyjął właśnie, jeden z saperów się tym zajmuje i sprawdza drogę. No. No mogę. Tak, stoimy. Słuchaj, potrzebuję jakieś materiały. Tam mojego pendrive'a zostawiłem. Taki z czerwonym breloczkiem. Potrzebuję coś na tego skurwiela z CIA. No ja tam, to jest wszystko w folderze, tak. No. No wiem, że przyjechał i na pewno nie będzie nam pomagał, więc... A nie chcę, żeby tu chłopaki też mieli problemy. Ja jestem od tego, żeby chuja utemperować. Czy się to uda, czy nie, to się okaże. W każdym razie bardzo bym ich potrzebował. Bez tego sobie poradzę, ale no ułatwi mi to sprawę. Jakbyś mogła mi to wysłać na satelitarny, to będę bardzo wdzięczny.
Tak, 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 spotkamy się. Oczywiście. Oczywiście, za miesiąc. Ja za 3 tygodnie wracam do kraju. Mhm. No, no. Nie, porucznik zostaje. Porucznik jest tutaj na szkoleniu. Dobrze do wszystkich elementów na przyszłość. Melduj cię wszystkich. Chyba się kurwa dobrze. Poruczniku, dobrze się czujesz? Dziękuję. Pani major, Pani major się pyta tutaj. Dobrze, no. Później sobie porozmawiacie. Nie, na razie nie dzwoń. Ja się odezwę. Ja się odezwę, jak będę wiedział, na czym stoję, bo teraz... Jakiś kolega z nami chciał się skomunikować i... Burdel, jak zwykle. Nie jesteśmy pewni, zresztą baterię mam w sobą w tym jebanym telefonie. No, no dobra. Zmierzam do... Trzymaj się, dzięki. Dzięki. Dzięki, Monika. Dzięki, cześć. No, czekamy. Ładuje, kurwa, co to? Pamiętasz, jak wygląda nasz informator? Tak, pamiętam. No to dobrze, dobrze, nie, nie tego, nic nie... Gdzie go nie komentujemy, wszystko ma być w głowie. Mam nadzieję, że wszystko gładko dzisiaj pójdzie. A co porucznika pcha w takie klimaty tutaj? Chęć wykazania się chyba. Dlaczego szkoła wywiadu, a nie jakaś inna? Rozpoznanie? Czego akurat wywiad? Dobre pytanie. No dobrze, widziałem, widziałem opinię ze szkoły. Jak to się mówi, wszystko wyjdzie w praniu. Dokładnie. Mam nadzieję, że dowódca Gromu wie, co robi. No, do Gromu raczej się dostają... Dobrze, wiem, kto się tam dostaje, ale... Ludzie są tylko ludźmi, poruczniku. To sobie zapamiętaj. Ludzie są tylko ludźmi. I każdy może zawieść. Od generała, kurwa, po szeregowca. I wszędzie, i kurwa, i nawet tutaj teraz. Trzeba mieć, kurwa, oczy w dupie 24 godziny w tym jebanym kraju. Tak, zwłaszcza... Oczy w dupie i naokoło głowy. Tego w kraju na szkoleniu nikt panu nie powie. Poruczniku. Chyba muszę doświadczyć tego na własnej skórze. Oby nie na własnej skórze, oby na czyjejś skórze. Co tam się, kurwa, tak? Poczekaj na mnie w tym. Oczywiście. Panie oficerze, pan uważa. Co jest grane, kurwa? Czego, na co my czekamy? O, na to właśnie to. Słyszał pan? Co to było? Kolejny wybuch. West. To kurwa będzie zabawa, jak młody walka rozjebało. Podobnie do wszystkich elementów ładować się do wozów. Używamy ich często jako młody walka. Zabieramy. Jedynka Hrubieszów gotowy. Zabieramy? Zabieramy. Dobrze. Co tam, panie poruczniku, się dzieje? A, wybuchu nie wiosny, gdzieś dawałem dalej. Ja będę pojeżdżał. Zostawmy dalej. No, ogólnie... Chcieli handlować z nami, ale nie jest. Dobać. No, no, rynek. Opium. Nie ta para roku. Nie, nie opium. Ale mają zapasy. No. Cały rok, kurwa.
Bardziej chodziło o kasety. Anglicy byli, to ich nauczyli. Kraśnik gotów? Helm gotów? Lublin gotów? Tu kasety na oczy nie widzieli. Barczew gotów. O, Zamość. Nie wiem, niektórzy to chyba... Konwój naprzód, uwaga za wioską, jakiś wybuch, pilnować drogi. Przyjął i ciebie 30 czy 40. Przez wioskę 30, za wioską 40. A śmigłowiec amerykański, coś wiadomo na jego temat? Ktoś jebnął i zniknął, tak? A jakieś... to skąd on był? Medyczny, czy...? Nie wiem. No, tak, chyba był bojowy. Zapierdalał. Kurwa, myślałem, że chciał tu lądować, coś tutaj tak się kręci. Chciałem, że zapytał się to, czy amerykanie zaczęli śmigłowcem. No, znaczeń medycznych nie widziałem, tak? A one teraz nie latają, żeby nie strzelać. Lublin da Zamość, pojazd za nami, UAZ. Kto? Odbiór. Lublin przyjął, po odległość, odbiór. Jaka jest sytuacja ze śmigłowcem, który krążył na Lublin 500 metrów. Straciliśmy z nim kontakt. Przyjął, obserwować, dopóki się nie zbliża, to jest ok. Przyjął, odbiór. Uwaga, mamy wypadek z Gulfstop. Przyjął komuś stop. Całość desant. Pułkowniku, zostajemy w pojeździe. Mamy rannego prawdopodobnie, krzyczał pomoc. Przyjął. Hrubieszów, Kraśnik obstawić, wysłać medyka do rannego. Odbiór. Chyba ktoś dostał. Dobra, ja się tam przejdę. Poczekaj w tym. Poczekaj. Zmiała. Do śmigłowca nic nie wiadomo. Okay. Lublin da Zamość, pojazd za nami się zatrzymał, 20 metrów odbiór. Lublin przyjął, obserwować. Lublin da Zamość, kierowca wyprzedza nas. Wszyscy uwaga, pojazd nas wyprzedza, pojazd wyprzedza konwój, obserwować. Uwaga. Od lewej konwoju szerzy pojazd. To kurwa trąbi. To chuju trąbisz, kurwa. Kraśnik do Lublin, cywil zabezpieczony, ranny. Oczekujemy na medyka. Przyjął. No to moja, poruczniku, już trzecia zmiana w tym syfie. Lublin do wszystkich, w której sekcji jest sanitarka? W Zamościu mamy jednego. Odbiór. Przynajmniej nie ma tej jebanej zimy. Nie lubię zimy, kurwa. Lublin przyjął. Kraśnik też mamy medyka, ale nasz medyk śpi. Lepiach, kuszy i ajdiki. Lublin przyjął, zajebiście, Kraśnik, szybkie info. Zamość, podciągnij do konwoju trochę bliżej i wyślijcie swojego medyka na przód, odbiór. Na pewno jesteś niebezpieczny w tej puszce? Zaletą zwiadu jest różnorodność. Co? Słucham? Znaczy co? Na pewno jesteśmy bezpieczni w tej puszce. Ja mam nadzieję. Ja nie jestem tutaj. Zamość, tutaj jeszcze kierowca z piątki bodajże mają problem mechaniczny z wozem, tak mi się wydaje. Mamy podciągać i zamienić słapa zrobić, czy... zostawić ich tu z tyłu odbioru. Lublin przyjął, Zamość, utrzymaj pozycję, wyślij tylko sanitariusza z jednym człowiekiem na przód odbioru. Co się dzieje? By mi tam kurwa pospieszył, ale nie chce się tu szwendać. Świetnie, już nie będę już. No trochę się to przedłuża. No już lepiej. Takie tematy to załatwimy później w bazie. Ja sobie chyba musiał zrobić odprawy z dowódcami poszczególnych drużyn na koniec. Tu Kraśnik, medyk obecny. Tak, chyba mi się to przyda.
przyjął zamość, zawróć swojego. Wozów i kurwa w najlepszym momencie się spierdolił. Wystarczyło wszystko kurwa sprawdzić przed wyjazdem. No to co, padło coś? No nie wiem, no zgłosili spierdolony pojazd, no tyle słyszę, no masz też nasób, nie? No. Barczew, zgłoś dla Lubię odbiór. Dopiero co żeśmy wyjechali. Gorsza rzecz tutaj to unieruchomiony konwój. W miejscu kurwa numer 1. Barczew, zgłoś odbiór. Tak. I to jebane abades. Zamość, zgłoś odbiór. To mi tu zamość, zgłaszam odbiór. Zamość, jesteś w stanie zweryfikować, dlaczego nie ma łączności z Barczew, odbiór? Właśnie chyba ogarniają auto i zaraz będą gotowi do drogi. Przyjął odbiór. Lublin przyjął, bez odbioru. Barczew, zgłaszam, przepraszam, wysiadł nam zasilacz, już wracamy. Lublin przyjął, auto sprawne, odbiór? Potwierdzam na ten moment. Tak. Czerwiński. Kraśnik do Lublin. Witam panie majorze. Pan cywil cały i zdrowy, odbiór. Tak jest. Lublin przyjął tak. Do wszystkich sekcji, wrócić do wozów. Czekamy, wszyscy będą na pozycji i wtedy się desantujemy. Nie wszystko przebiega zgodnie z planem. Raport będzie tak, tak panie majorze. Nie. Tak, tak, dziękuję. Dziękuję za dane. Tak, dotarło. Ale nie wszystko. Dobrze. Dobrze. Z panią major, tak, tak, rozmawiałem. Dziękuję, tak jest. Tak jest. Oczywiście. Oczywiście. Co? Tak. Lubię do wszystkich elementów ładować się do wozu w kolejności MRAP-y, tak, później Rosomaki. Tak, wdraża się, wdraża się. Tak. Kraśnik gotów? Tak jest. Lublin, Lachem. Zgłaszam na czołem, nor. Czołem, majorze. Obserwatora. Odbiór? Cześć. Jędrze. Lublin przyjął. O kurwa. Pan kapitan powinien wystraszyć. Tak, to się nazywa rozmowa z przełożonym. A to zawsze tak wiele spokojnie, to przełożony. Ruszymy w końcu? Tak, wasza gotowość. Będziemy tak stali do wieczora. Kraśnik gotów. Stary gotowy. Kraśnik gotów. Wy później z tym dowódcą pierwszego pojazdu chyba pogadam. Zamość gotów. Chyba, że. Lubię przyjął komu i naprzód. Albo kurwa z jego mechanikiem. Tego kurwa nie, nie czegoś co... Co tam się stało? No ale unieruchomili kurwa konwój w newralgicznym punkcie. Jak na rzecz... Poruczniku, niech ich tam pan zjebie kurwa ode mnie. A to już zjebałem. Ja już nie będę się kurwa tutaj wtrącał w wasze podwórko, ale to kurwa... To nie było fajne. Elita. Bowie chyba kurwa śpią. Na nasze szczęście. Dobrze. A wyjebać ktoś kiedyś mu za okno? Proszę mi się zapnąć. Zeszło. Lubnik na zamość. Odbierz. Dobrze, zgłaszam odbiór. Nie, nie nasz kierowca płacę. Potrącił niechcąco tego pana, który tutaj był za kamieniem schowany, tak żeby nie było widać. Co panie, tu masz jakieś interesy na boku? Kurwa, konwój, stop, pojazd, żołd. Mamy też pojazd, uwaga, pojazd u was. Jedzie obok konwoju. Zajeżdża z rotatierem. Przyjął, zamość, jak daleko jesteście już za tym wielem? No już jakieś 300-400 metrów. Tak, kurwa, zamość. Mówiliście o tym, informowałeś od razu i zatrzymać konwój. Mówiłem o tym. No ja właśnie o tym mówiłem. Przyjął, następny raz będziemy reagowali. Wracasz do wozów. Nie, wróć, zamość, zawracacie i naprawiacie tego cywila. Wiesz, że skupić
się wokół stara i oczekiwać odbiór. Kolejny pojazd, uwaga, kolejny pojazd. Pojazd się zatrzymał przed nami. Organizacja ruszy dalej. Tak, tak, tak. Organizacja jest kurwa. To. Przynajmniej jeszcze kurwa nikogo nie zabili. Informuję, że próbuję podjąć trochę tu bardziej pochórkę, bo nie mamy widoku i nagle tam pojazd nadjeżdżają. Będziemy obserwować, jak ktoś nadjeżdżał. Przyjechał. Mają kurwa szczęście, że jesteśmy w terenie zagrożonym. Bo się tam kurwa przeszedł do tego. O kurwa, tu jakieś. Kogo oni te wołgi kupowali? Bo od Breżniewa. A bo od Chruszczowa. W poruczniku to jest, powinien być konwój. Konwój widmo, kurwa. Co tam ze skabu? Co tam kurwa ze skabu? Co? Nie, żeby pan ze skabu tak bardzo czasem przymykał uwagę na tylko. Ja już wystarczająco przymykam uwagę, poruczniku. Wystarczająco. Widzi pan, z kim ja kurwa pracuję. Ja, poruczniku, ja rozumiem. Ja rozumiem. Trzeba jebać. Z góry na dół, kurwa. Jebaci. Dokładnie. I nie patrzeć, tu się, kurwa. Tu się rozumiemy. Tylko dyscypliną, kurwa. Można do czegoś dojść. Mówię, kurwa, stoimy, oj, kurwa, tam może być snajper, tam może być snajper. Wy, kurwa, chcieli to już... No ale dobra. Kurwa, wracam. Po co się kurwa truć dupę na odprawach? Po co kurwa tłumaczyć? Nie. Nie, to chuja daje, to chuja daje. Taką organizacją to się nie dziwię, że miesiąc temu trzy osoby zginęły. No miesiąc temu, kurwa, jak się najpierw strzela, a potem się kurwa patrzy, to tak potem jest. No i sobie pojechał kurwa już w bransoletkach kurwa. Jeden, mądry kurwa. Lublin dla Zamość. Pojechał sobie, już kurwa nie wróci. Lublin zgłaszam od... Teraz sobie siedzi we wronkach, kurwa. Zgłaszam, że podziwia widoki. Nie ma już tego kierowcy włącznie z samochodem, ani tego rannego, jak się odbył. Za takie coś to jest czas. Przejął, wróć do konwoju. Nie ma wyjątku. Trzeba być elastycznym, zwłaszcza w naszym fachu. Tak. Krasik zgłasza odbiór. Krasik zgłasza odbiór. Krasik, mamy pojazd, jedź i ciężarówka. Jak w ogóle możliwe, że on tu trafił? Przejął, pcha się w konwój? Trafił, no, nie, no, to jedzie przed nami, no, będzie nas wybijać, będzie jechał w stronę konwoju, uwaga. Cywilna. Szkolenie jednego żołnierza przed misem kosztuje 25 tysięcy złotych. Lubię powtórzę, że Kraśnik, odbiór. I to nie są całkowite koszty. 18-miesięczne szkolenie, pośrodku szkolenia. Kraśnik 023, stop 060. Jesteśmy jakieś 200-300 metrów za pierwszym wozem. Tym bardziej, że miejscowy cywil, który był uzbrojony przez terrorystów, porozumiewał się w języku angielskim, mogli go zrozumieć. I czekać na rozkaz desantu, a nie wpierdalać. Jak oni kurwa nie rozumieją po angielsku, to ja nie wiem po jakiego oni rozumieją. Tak oni w ogóle trafili. Co? Tak oni w ogóle trafili. No mówiłem kurwa, no. Na 50 taki się jeden znalazł. Tak, akurat na strzelcu, kurwa, pojazdu. Dobrze, że tą drugą wtopę, no, nie do końca wtopę, udało się załagodzić. To akurat nie była nasza wina. Chyba za chwilę, kurwa, zacznę szyć wyszywanki, kurwa. Ma porucznik jakieś wyszywanki przy sobie?
będziemy kurwa budowy, jak coś, wyszywać. Tam do przodu, pod tą może za miesiąc to jedzie. No. Będziemy się uczyć wyszywania. Lubię przyjął. Krasik, kiedy będziecie przy swoim rąbole o tym? Czy tu duszno głównie jest? Krasik przyjął. Co przyjął? To było kurwa pytanie, odbiór. To właśnie. Pytanie, właśnie, to właśnie. Kiedy będziecie przy swoim frampolu, żeby do niego się załadować z powrotem, odbiór? Krasik gotów. Za miesiąc po ruszniku będziemy. Za miesiąc Krasik, idziemy jeszcze kurwa na zbiory opium. Po drodze wstąpimy na pole Maryśki i wracamy. MRAP wyładować się. Porusznik pozwoli, to spotkamy się tutaj w tym samym miejscu za 3 tygodnie. Dobra. No, chyba ruszamy. Barczyk. Chyba ruszamy, tak, w końcu. Najwyższy czas. Ja tak to nie lubię z tą lampą. Jestem gotów. Po polankach. Lubię gotów. Na szkole my to zawsze nie mówili, że to co na snipera. Rosomaki ładować się. Punkt numer 1 nie salutować. Ale nadal mamy antenę. Właśnie gotów. Pan kapitan. Jesteś tylko radiooperatorem. Konwój naprzód, rubiesz, że zaczekaj. Ale jestem też najłatwiej do rozpoznania. Wytnamy do kogo dali na czasie. Czyli oczekuję. Przyroda! Przyroda, niestety. Ty dostaniesz kulkę, ale dowódca przeżyje. To za co? Pan kapitan kiedyś był pod Sainz. Bardziej, że oni strzelają ze wszystkich. Przypomnę. Że nie ma kamizelki. Jeśli to ładujemy się do wozu z powrotem na mój rozkaz. Nie ma ładujemy się w kolejności MRAPy, STAR i Rosomaki. A nie desanty, kurwa, Rosomaki się w ogóle pierwszy osób. Ale mają dobrych snajperów. Strzelają nawet ze Springfieldów. Drugowojennych, tak. Z drugowojenną optyką. Bo dziwo mają amunicję do tego, albo sami gdzieś napierdalają w szopach tą amunicję, ale potrafią z tego strzelać. Na odległość większą niż kilometr. No dystansu, ale co zrobię? Ja czytałem książkę, że taki nikim poziom amerykańskim kryskał, nie wiem, słyszał pan? Nie. No to podobno... Ale dużo innych rzeczy słyszałem. Nie. Ale pan to dużo chyba słyszał. O czym? O, ja przepraszam. Co? Lublin tutaj, tak? Czy ja? Pan to pewnie dużo rzeczy widział. Jako właśnie mogę spytać, ile pan służy już? Trzecia zmiana. W Afganie. A wcześniej coś było? Liban. Wzgórza Golan. No i to. Jeszcze w akurat, kasety mnie ominęły. Ale słyszałem o dokonaniach co niektórych. Aha, ja nic nie mówię. Ale mina tego Serba była bezcenna. I to fakt. Się skurwiel zdziwił. Piękne czasy, a teraz jak pustynia, drzewo przewód. Grubieszów informuje, zbliżamy się powoli do posterunku amerykańskiego. Bo bym przyjechał powoli, będziemy przejeżdżać przez można wyjść na fajkę. Właśnie ktoś ma jakieś fajki? Poruszniku? Oczywiście. Poruszniku Dante? Mam. No to dobrze. O, ja też mam. No, trzeba go, dobra. To sobie zapalimy. No to trzeba do sobą. A te? Chyba najlepiej wolą bym ominąć to WP2, ale chuj. Okazali to ja nie. No. Co kiedy być Amerykanie? Nie wiem, no to po górę poziom nie wiem. Tak, Amerykanie. Jedzą i wpierdalają hamburger. Znaczy byłem na szkoleniu. A jak im się nudzi, to jadą sobie rabować wioskę. Przy okazji. Tak, byli Ryscy, a teraz są Amerykanie, nic się nie zmieni. No to uwaga, konwój stop. Konwój stop. Zmienił się tylko właściciel. Tak, brama zamknięta. Brama zamknięta. Przyjął, konwój stop. Chyba se kurwa jaja robią. Ale nadal wolę ten. Takim emraku tu nie zbywają. Całość desant. Jo. Szybko idę się przewieszyć. Mogę też kapitanie? No. Dobra. To była sugestia. Całość za mną. Oddział 20 metrów na list. Wstawiamy cały raz, z czterech stron. Typ misji. Misja? Punkt dostarczenia.
Jakiś poważny. Pan? Mhm. Proszę przygotować dokumenty. Co pan tak ogląda mnie, to kurde. A co? Coś się nie podoba? Nie, nie. Bo sobie oglądam. Bo sobie oglądam. Brudny jestem? Jeszcze nie. Co ja ci mogę powiedzieć? Procedura jest procedura. Rozglądać się. Rozkazy, bo z dowódcą porozmawiam. To jest. Zaraz mu przyjdzie. O, już idzie. To jest ten dowódca? Tak, już idzie. Ja bym go kurwa trzasnął. Ech, to co, no wchodzicie na naszą strefę, kurwa, tu działam i operacje, to i procedury, no kurwa, po to mnie budziłeś? Ja pierdolę. Iwan kurwa nie zgłosił, że będzie konwój z zaopatrzeniem przejeżdżał? No nie, jakby mi zgłoszono, to i tak bym was sprawdzał, bo chuj wie kim wy jesteście. Ja pierdolę. Witam, Czerwiński, polski wywiad. Witamy. Panowie, dostaliście wytyczne od waszego... No właśnie, problem w tym, że nie dostaliśmy. ...pionu zwiadowczego. Ten konwój musi tędy przejechać. Wytyczne wytycznymi, papier musi być. Nie mamy papieru, wszystko jest uzgodnione. No to jak nie ma papieru, panie, jakbym na mordę wierzył, to bym komuchem A był. Chce pan dostać polecenie od swojego przełożonego? A bardzo chętnie. Zaraz to załatwię. No i bardzo dobrze. Ja. Już, no, no, kurwa. Mieć... A wy nie kurwa kółko rozrzęcowe, tylko sektory. A nie. Ja tylko wykonuję rozkazy, kazali papiery sprawdzać, konwój duży uzbrojony, chuj wie co wy tam przewozicie. Może to się prosi na lewo smoter. Sektor. To ja. Chyba by to nie do pizzy. Kurwa. Ten co tak z pistolecikiem, co on tutaj ze wodą się psikać przyjechał? To jest tłumacz. Kazali sektor West. Tłumacza na broń daliście? Raz mieliśmy tłumacza, to się sam postrzelił w panice. No pamiętam. Pierdolę. Nie, bo wyskoczył taki zastraganu, coś tam do niego gadać zaczął, ten broń chciał wyszarpać, se w stopę strzelił. Kurwa, uśmialiśmy się. No nie, to ten taki przypierdolony nie jest. A tamten puchaty był jego pierwszy, a w ogóle wypad poza kraj był. No, kapitanie, jak tam? Telefon satelitarny nie działa. No ja pierdolę. A. No to sobie postoimy. Jak wjechaliśmy na jakieś zadupie, to nie ma się co dziwić. Może no nasz tok coś załatwi? Ja mam antenkę jakby co. Możesz kapitanowi, może się uda to jakoś sprzężyć, kurwa. Pożyczyć panu radio? Patrz jak nam te rozkazy załatwiają, co nie? Mhm. Amerykanie. Polacy. McDonald's szybciej działa. Fy. A KFC jeszcze lepiej. Jak się tyle wpierdala... Szybciej od tego posterunku na pewno. Powtórz dowódca. Wywołaj toku. Zawiedź, spogadaj z nimi. Mój telefon nie działa. To nasze radio będzie działało. No to... Pasalis. Kurwa gorąca, ty pierdolaj. Ja mam was zameldować, jak się kryje sektory. Dobra, to mamy dobrać. Weź się będzie... zawołaj, jak te papiery znajdą, nie mam kurwa czasu. Papiery mam? Za... Ja pierdolę. Kurwa. Zapytaj się, co mamy robić. Skurwysyn. Nie chcą nas przepuścić przez... kurwa, kamień, hunter... Przez posterunek nas nie chcą przepuścić, potrzebujemy papierów. Ale... Mi mówili, że krzak to nie jest osłona. Ja mam cię zaciągnąć. Co zrobić? Czołgaj się tu kurwa na ziemię i nie wiadę. A, o to chodzi, to ja do kamienia. Cwaniaki na amerykańskim posterunku. Kurwa. No, chciałem ich ustawić, ale telefon nie działa. Mrapy do wozu. Dobra, zakrzamy. Twój też nie działa? Też nie. Satelita może teraz nie przychodzi. Nie. Zakłócałem sygnał. Lublin gotów. Mają jammery? Grubie się, coś tu mają. No bo Amerykanie teraz gotów. Tymi growlerami na górnym. Nie mogę się zrobić. Tak, gotów. Ustawcie w końcu. Proszę makie ładować. Poradzimy sobie teraz. Tak, kapitanie, mówiłeś mi, że tali mają jumperem, który zrobiłem. Nie. Tutaj podjechaliśmy pod ten posterunek. Aaaa. Może nawet szybciej. Wszystko wiadomo. Nie wiem czy to, ale nie mogę złapać sygnału. Kraśnikow. Zamość gotów.
przemądrzałeś. Przyjął. Konwój powoli ruszamy, zanim to zrobimy mała zamiana star w skocz przed Lublin. Odbyw. Przed konwoju przyjął. Zaczęli się tak panoszyć po tych naszych wpadkach. Przed konwoju ruszaj. No tak. Przyjął, ruszamy. Tam już jako prosiliśmy. No niestety. Czekaj, tam jest ustawne. No to idziemy. Mhm. Nie przez za chyba. No, no za chyba w konwoju. Były braki w szkoleniu, co niektórych. No, tak, teoretycznie. Ale podobno już teraz zapuszczamy poza swoje sektory. Dokładnie. Robią tu co chcą. No zdobyli w sumie, no to mają. No właśnie, wiesz co, ja bym... Ale bez poszanowania lokalnej kultury. Nie zdobyli, Rosjanie też tak próbowali, co? No i wiadomo jak to się skończyło. Proszę, Sowieci. Oj, jeden przy Moskwy. Działamy subtelnie, poza niektórymi wyjątkami. Ta ekipa i... Handel? Ale muszę przyznać Amerykanom, że jednak dłużej się trzymają niż Rusty. Nie ma mujahedinów. Nie wiem. Gdyby spotkali tych samych mujahedinów, co spotkali Rosjanie, to... Poza tym sprzęt. Kiedyś nie było dronów. Już nie było podglądu satelitarnego. Nie było termowizji. Nie było noktowizji. No może już stop, wtedy... Stop. No, widzę, że było. No i kurwa, o, no. I wpisz, no i wygrać. I wpisy. Pierdolną na mijet, jesteśmy stali. Przyjął, zmniejszy się sobie między wozami. Krubieszu, możesz jechać dalej odbiór? Odmawiam, mamy pojazd, musimy wysiadkę robić, wysiadkę. Przyjął. Zwężyć odstępy między konwojem. Krasnik wspierasz Krubieszów. Naprawiać mu zgodnie. Krasnik przyjął. Udante, siedzimy w pojeździe. Reszta desant z wozu. Zdrowia. Muszę na chwilę zostać. Nie wiadomo. Siądę się. Same problemy ci się. Dzień powszedni. Hełm osłaniać stara. Lepiej się przyzwyczaić. Nie jest tak drogi na przyszłość. Dublin dla Zamość, kolejny pojazd za nami. Odbierz. Będziemy potrzebowali jednego koła. Dublin przyjął. Kraśnik, odstąpcie koło z waszego frontpola. Zamość, obserwuj tył. Przyjął. Pojazd wymienia. Nic mu nie możemy zrobić. Może się taki chuj zatrzymać i nie mamy prawa. Angażować. My możemy, ale za dużo świadków. Tak, dokładnie. Pojazd zatrzymał się przed konwojem. Przyjął. W międzyczasie jak naprawiacie wóz, sprawdźcie 100 metrów drogi przed nami. No i obserwować tego cywila. Przyjął, wezmę dwie osoby, resztę będzie osłaniać. Się szykuje, przygotuj się. Chrubieszów, to lub nie jesteście pewni, że ten wasz MRAP jest dalej sprawny? Odbiór? Technik robi co może na ten moment. Trochę dymi, ale zobaczymy czy da radę. Chrubień przyjął, oczekujemy. Dobra, na ten moment nie ruszamy się z pojazdu, chyba że sytuacja będzie tego wymagać. I co, chłopaki ostatnio tak zjebały, że potrzebujemy teraz śnianiek? Że tak brzydko to określę? Tak.
wszystko, gadać. Dużo zdjęcie wóz naprzeciwka przejeżdża, czy stoi odbiór? Zatrzymaliśmy go, zatrzymaliśmy go. Ale wolę panów niż jakąś żandarmerię. Jesteśmy gorsi od żandarmerii. Ale znają się państwo przynajmniej w terenie. No, z tą różnicą, przyznam. Nie ma gorszy czy lepszy. Jak dyscyplinę trzyma, to znaczy, że dobry. Żandarmeria ma swoje zadania, my mamy swoje zadania. Pojazd. Też zabrać. Prawda. Przyjął. Jak sobie przejebiemy, to panowie w czerwonych beretach odwiedzą nas wszystkich, bez wyjątku. Nie chciałbym, żeby mnie odwiedzili dzisiaj. Też, tego by brakowało. Rubieszów to Lublin, jaki status dla IAD? Odbiór? Jeden na pewno rozbrojony, sprawdzamy, czy nie ma więcej. Lublin przyjął. Tu mamy saperów. Bodajże dwóch. Na pewno w Rubieszowie jest dwóch. Znasz ich? No, znam, znam, ćwiczyłem z nimi. Nie mamy więcej ID-ków, zabezpieczamy tego, rzucimy go na stopakę. I będziemy gotowi ruszyć dalej. Lublin przyjął. Rubieszów, Krasik raz ze swoim framponem. Sprawdźcie najbliższe 500 metrów drogi, wykorzystując pojazdy i dopiero wtedy do was dołączymy. Odbiór. Krasik przyjął. Rubieszów przyjął. Chyba tak to brzmi. Nie wiem, co oni spierdalają? Jak Chinook, to są dwie opcje. Czułem z Amerykanami na radiu i to mogą być Rangersi, oni często Chinooków używają. Może ćwiczą. To niech kurwa na poligonach ćwiczą, nie w terenie działa. Czułem się tu jak u siebie. Ten, co startował wcześniej. Szyby tego transportera wytrzymują kaliber 7,62. Wieża porucznik? Właśnie nie, więc się trochę bezpiecznie czuję. Bardziej obawiam się RPG. Zamość kierowca zatrzymał się 20 metrów za nami i czeka. Miejmy nadzieję, że nic takiego nie nastąpi. Przejął. I wszystko może nastąpić. Zasada numer 2. Za dużo tych. Dobra, fałszywy alarm, czysta droga, cofamy się do pojazdu. Zasada numer 3, cywile się nas nie boją. Przyjął, melduj jak będziesz przywoził. To nie jest... To nie jest tak, że on się nas boi. Wziąłem bez odbioru. Oni po prostu się nam przyglądają. Mamy też pojazd, który będzie jechał po nas później, będziemy go przypuszczać. Lublin, Zamość, potrzebny tłumacz, bo kierowca wysiadł i coś tam na nas krzyczy, jak przyjął odbiór. Przyjął, rusza. Oni latają tym Chinookiem, nad nami. Nie, to... Mi-24? Mi-24 to nam. O. U was przejeżdża, uwaga.
Uwaga, jedzie pojazd. Żorowy. Puszczam jeszcze cywila za nami, jak przyjedzie, będziemy powoli ruszać. Teraz amerykański. Burczniku, wiadomo co te ptaszki robią? Gotów. Jestem gotów. Proszę maki ładować. No co, no powiedz na lata sobie. Jakby oni nie mogli zrobić tego zadania. Co robią tutaj? Coś odpierdala. Mam się spytać po burczniku? Ktoś tam dowództwo przekazało, bo nie mam osób. Właśnie nic, ale teraz zaraz się dopytam. Top, to ludzi. W terenie działań zauważyliśmy dwa śmigłowce polskie nasze. Czy jaki jest cel ich? Czy jakaś operacja tutaj się odbywa? Zamość gotów. Konwój naprzód. Przejaw ruszamy 40. Czy coś odpierdala, to wolałbym wiedzieć. Możesz przekazać dosłownie. Tak, zaczytuj pana kapitana. Apel. To jest... Przyjąłem, widzimy bez odbioru. Medewak na Fort Warrior, coś tam się stało, po prostu taka obstawa z nami. Okej. Okay. Coś się stało, bo się wpierdol na Guki Ridge, coś się stało? No gdzieś. Nie wiem. Ale że Medewaka wzywali od razu? No dobra, dobra. Standardowe procedury. Próbuję, przed nami zachodzą krzaki na drogę, będziemy jechać od lewej, na lewy pas, będzie trzeba wjechać. Lublin przyjął. Nie panikuj, bo każdy punkt ma krzaka na jego zewnętrznym. Czy to ma PTSD? Może, w sumie oni byli w tym ostatnim konwoju wtedy. O Jezu! A tam też się nie bardzo podziało. Ty jak ty chyba tam byłeś? A byłem. Brawo. Tam się działy dantejskie sceny. Może byli w jakimś gorszym, jakby nie wiadomo. Z Iraku mnie dościągnęli, że was kupują. A co tam w Iraku się było teraz? To spoko zresztą. Budziłem się dlatego, że tu szczędzę. No, się rozpierdol, wiecie. No poprzedni dowódca nie wytrzymał presji, popełnił samobójstwo. Słyszałem. Wysadził się granatem. Po opierdolu przez sztampi i eskapu. No, się postrzelił w głowę. Co jest najdziwniejsze? To nie był pański brat, poruczniku? Tak. To? A nie, to jest podobnie. Podobnie jesteśmy. Ci patrzę, kurwa, no ja, ale no nie wiem, czy to się dzieje. Czy ja to ja? Nie, go. No i odesłali go w metalowej puszce w tym kraju. Jeszcze rodzina musiała zabić. Pojazd, ciężarówka. Przyjął. Zresztą to radę. Lublin,
Tutaj hełm, jak z naszym rozkazem, odskoczenie od was, odbiór. Co, jesteśmy na WP3, gdzie miało być jakieś rozdzielenie, czy coś? Przyjął, hołm, stop. Stop. Taki to miał być. Dopytasz się o szczegóły ten, dowództwo? Nie. Lublin do Warszaw, z tego co rozumiem, to wy macie się samym oddalić tam, tak? Odbiór. Warszaw, potwierdzam. Po szczychu, Dante, wysiadamy. Powodzenia. No, powodzenia, panowie. Hełm, Warszaw, zostań na boku, przepuścimy resztę konwoju i będziemy kontynuować dalej, jak odjadą. Lublin przyjął, resztę konwoju zawęzicie, jak dwa wozy nas opuszczą. Powtórz komunikat. Odjeżdża najpierw hełm z tym, jako pierwsi, czy reszta konwoju? Odbiór. Hełm Parczew odjedź się najpierw z konwoju. Odbiór. Przyjął, głos odbiera. Kapitanie, to już tu zapraszam. Tak, na razie. Parcze w trochę, czekamy na was na przodzie konwoju, odbiór. Parcze przyjąłem, dołączamy. Tarczew, kto prowadzi naszą dwójkę? Nie wiem, dokąd jedziemy, odbiór. Break, tutaj Lubli, Parcze w hełm, przejście na osobne radio, potem się komunikujcie, odbiór. Lublin, tu hełm przyjąłem, Parcze w ustaw 120. Zaniechaj, 90, odbiór. Patrzcie, przyjął bez odbioru. Tutaj Lublin, konwój naprzód. Przyjął, próbujesz tu ruszać. Pem, tutaj patrzcie, 1010, jedźmy z drogi, przypuśćmy jeszcze kontrolu i... Będziemy mogli skomunikować, co dalej. Poruszniku Dante, ustaw dodatkowy na 90 na nasu. Trafiam działo na tył. Jest działo na tył. Okej. Tarczanie, jeśli potrzebuje pan. 90? Tak. Potwierdzam. Słucham. Dobra, hełm nie był jak dotąd wtajemniczony, z tego co rozumiem, w nasze plany. Sierżancie Erus, nasz cel to doprowadzić tutaj kapitana na pozycję 022-033. 022-033. Tak, potwierdzam. Poczekaj. Jakiś kilometr na południowy wschód od nas. Potwierdzam. Są szczyty gór. No. Okolice wzgórza 1563. Potwierdzam. Northwest of Compton. Dokładnie. A co następnie? Będziecie jechać pierwsi. My będziemy podążać za wami. Wszelkie kontakty, jakikolwiek ruch, musimy komunikować się teraz trochę częściej niż w konwoju. W momencie, kiedy będziemy przejeżdżać przez punkt docelowy, to chciałbym, żebyście wy pojechali około 100 metrów dalej i zatrzymali się i rozstawili osłonę. My wtedy podjedziemy bliżej, odrzucimy personel i wycofamy się na inną pozycję, żeby chronić z większego dystansu. I potem, wtedy kiedy dostaniemy cynk tutaj od kapitana Szykiego, to będziemy podjeżdżać, żeby go zebrać. I potem będziemy bezpośrednio tak naprawdę jechać do rendezvous Buzdygan.
nic się nie zmieni. No ile się nic nie zmieni. Powiedzmy, że zrozumiałem. Co to znaczy powiedzmy? Czy tak, jak zajedziemy tam na 022033, my jedziemy 100 metrów dalej do przodu, wy zatrzymujecie się za mną, tak? Jak wy prowadzicie tutaj drużyna gromu, będzie podążać za... z tego co... Dobra. Wiesz co... Czyli my mijamy ten punkt, wy się tam zajmujecie, robicie tam co macie sobie do zrobienia, mnie to tam chuj interesuje, ja trzymam bardziej od east. Jak mówicie, tak, że jedziemy, to jedziemy. No, dobrze. Zróbmy to w trochę inny sposób. Może źle to powiedziałem. Widzisz punkt, który teraz na mapie zaznaczyłem? Trzymam. Potwierdzam. Okej, okay. 025032. Jak będziemy tam dojeżdżać, to chciałbym, żeby twój pojazd stał na tym wzgórzu i obserwował zasadniczo od północy do wschodu, od wschodu do południa. Wtedy my będziemy podjeżdżać bliżej, zostawimy kapitana na pozycji i wrócimy na pozycję tutaj na 022028. Proszę oczekiwać, jak ja na setce mamy spotera. Na 1-0? Okej. Okay. Nie mamy za bardzo czasu. Dobra, ustawimy się tam na tym wzgórzach. Nie wiem, czy widzisz znacznik OP1, OP2? Znałem. Nie? Okej. Okay. Obserwuj go. Zrobi jakiś dziwny ruch. Pozwala na otwarcie ognia. Poruszniku, granaty dymne w pojeździe, mogą się przydać, weź sobie. Znam. To OP1 to jest wasza pozycja stacjonarna, będziemy w tamtym kierunku przejeżdżać mniej więcej w ten sposób. Podkreśl tylko, czy widzisz, jak pokazuję, nie będę już patrolił na mapie. Tak. Okej, okay. Będziemy podjeżdżać mniej więcej w ten sposób, że po czym wzgórza podjedziemy na szczyt OP2. Jak dojedziemy tam, to wy kontynuujecie na OP1, my zostaniemy na OP2. Jak wy dojedziecie do pozycji OP1, to my będziemy wtedy angażować na pozycję 022033 i odrzucimy personel i wrócimy na pozycję OP2 do momentu, kiedy nie będziemy musieli ich zebrać. Przyjął. Wasz zymus wygląda mniej więcej tak, nasz zymus wygląda mniej więcej tak. Nie mamy się rozznaczać, spokojna sprawa. Dobra. Posyłam znaczniki, znaczy swoje, tak żeby nie było to na tym. Chciałem, dzięki. Wbije się pozostałych. I w razie czego komunikacja zewnątrzdrużynowa, to macie swój kanał, ale tak, na 9-0 komunikacja z nami wszystkimi, tak? Ajaj. Super, dzięki. Możecie się ładować i jak będziecie gotowi, to może to dajcie znać. Wszyscy. Logik z wozia. Dziewiątka na dachu. Szóstka w środku. Dobra, 1K10. Będziemy gotowi. Słyszeliście chłopaki i plan? Tak. Wiecie, jakie macie sektory trzymać? Ubezpieczam plecy. Mieliśmy kilku obserwatorów wcześniej. Tak.
Tracker? Tak. Przyceluj naprzód, przed nami, na wzgórze, na szczyt wzgórza. Okej. Okay. Wzgórze zalesienie i nie wiem, czy nam coś stąd nie wyjdzie szybko. Nie wiem, czy to był dobry pomysł z tymi pojazdami. Miałem nadzieję, że tutaj nie będzie aż tak ciężko przejechać. Uprzedzałem ich, że teren będzie ciężko. Nikt mi tej informacji chyba nie przekazał. Nie, ja rozmawiałem z dowództwem wcześniej. Kurwa. Co tam się stało? Zatrzymaj się. Zostajmy w pojeździe, proszę. Hej, tutaj patrzę w skoś. Patrzę tutaj hełm, znajdujemy się na szczycie, no OP. Jadę bodajże. Skanujemy cały zbocze drugiej góry. Nie widzimy kompletnie żywego ducha, odbiór. Przyjąłem, czekaj na miejscu. Przyjąłem, oczekuję bez odbioru. Dobra, zbiórka wszyscy. Panowie, wysiadka. Wysiadamy poruszniku. Dobra, a formacyjnie ja prowadzę, tracker moja prawa, Michał moja lewa i SKW pomiędzy nami, okej? Okay? Okej, okay, będziemy w środku. Okay. Idziemy tym pałką. Przemy. Słyszał porucznik? Warto tutaj hełm. Całe wzbocze jest zasłane kamieniami, jak i krzakami, dużo potencjalnych kryjówek. Odbiór? To w Afganie. Przyjąłem. Oczy dookoła głowy, będziemy do was dołączać. Przyjąłem, bez odbioru. Puszczniku nisko.
Widzimy? Widzimy coś? Nie. Nie za bardzo. A, dobra. Jesteśmy już blisko. Nie widzę kompletnie żadnego ruchu ani oznak życia. Dolina? Dolina to tylko tyle, co mi drzewa pozwalają. Dobra, rozumiem, przejem. Widzisz stąd OP2? OP1 znaczy się? OP1 to tamto z góry. Dokładnie. Jesteś w stanie się tam przemieścić? Potwierdzam. Dokładnie? Potwierdzam. Dobra, to możecie ruszać. Natychmiastowo my zostaniemy na tej pozycji, będziemy was osłaniać. Jak wy będziecie na pozycji OP1, zameldujcie się i wtedy nasz team podejdzie w dół doliny i sprawdzimy miejsca, bo nie spodziewałem się, że to aż tak będzie chujowa widoczność. Jeszcze jedno pytanie, czy jakiś ten target wysokiej wagi? Jeżeli dostaniemy ten ostrzał, możemy bez problemu odpowiedzieć ogniem, czy mamy jednak na jakiś kontakt? Jeżeli dostaniemy... Nie. Jeżeli będą do was strzelać, to zasady angażowania takie są, jak były ustawione przez Lublin. Nie spodziewamy się, żeby ktoś do nas tutaj powinien strzelać, jeżeli chodzi o dolinę, aczkolwiek różne rzeczy mogą się dziać. Nadal identyfikujcie swoje cele, bo zawsze może być jakaś pomyłka z przejazdnej strony, tak? Teraz tak, jeżeli będziecie schodzić wzdłuż doliny na równe north, moglibyśmy obejść to całkowicie łukiem, byłoby najbezpieczniej. Mimo tego, że moi ludzie są dobrze wytrenowani, przejdziemy jak mordą strzelić. Zaryzykujemy trochę bardziej, ale przynajmniej to bardziej na izbą sprawdzimy tą dolinę. No, to znaczy, ja bym wolał, żebyście wy przeszli jak najbezpieczniej. Ja nie widzę powodu, żeby ryzykować tutaj nikogo. Bardziej mi chodziło o bezpieczeństwo kapitana, bo jeżeli jednak faktycznie się ktoś bardziej na izbą, no to w tym momencie kapitan jest bezpośrednio zagrożony. Życie kapitana w tym momencie jest ważniejsze, dlatego jestem za tym, żeby zaryzykować trochę. Bardzo dobrze powiedziane. Twoi ludzie możesz ryzykować, także mnie interesuje to, żebyście wy byli na OP1. Dojdziemy, co Ali zrobi. No to mnie to cieszy. To jak będziecie na miejscu, możecie meldować. Poza tym cisza radiowa. Przepraszam, że ostatnio sprawdziłem, tylko się martwiłem, że tutaj wzgórza nam przeszkadzają w komunikacji, także nie będę was wywoływał. Cisza radiowa od teraz do momentu, kiedy dojdziecie do OP1. Oddział Vectra. Ja na froncie tworzymy kolumny. Zaniechaj. In. Nie. Pan. Słucham. Jesteśmy pewni, że miałeś mieć swoje spotkanie 022033. Zgadza się. 022033. Dostaliśmy informację od tego naszego informatora. Widzisz go? Tak, widzę, jak to do nas macha. Nie wiem, czemu Helm nic na ten temat nie poinformował. A na 010 jest gościu z lornetką. Jak jest ubrany? Nie widzę stąd, za bardzo się wtapia w może jazek. Jak jazek mu dokładny? Dosłownie 010. Iwany, długo mam na was czekać w tej zastranej dolinie? Przepraszam. Skąd zna naszą częstotliwość? Dobre pytanie. Poruczniku, idziemy.
Czekaj. Kapitanie. Nie. Nie podchodź tak na pałę. Facet nastawił się na naszą częstotliwość radiową. Tak. To nie zmienia faktu, że pomiędzy nami a nim jest niesprawdzony teren zalesiony. Idźmy tam już, bo zapuścimy tu korzenie, sierżancie. Nie odpowiadajcie na jego odzywki na tej częstotliwości. Nie wiemy, co jest grane. Michał Tracker, obstawcie. Spotkamy się, ja schowam broń. Poruczniku, schowaj broń. Tracker, chcę mnie czego prowokować. Co z mną? Czerwiński, tu Wolf. Mógłbyś chociaż odpowiedzieć, jak do ciebie kulturalnie dzwoni. A kurwa. O cholera. Proszę. Ten telefon satelitarny to pewnie twoja robota. A no, tak to jest, jak się chce się dowiedzieć czegoś, czego nie można. Schodzisz tu, czy mam sobie iść? Jeden raz będę dla ciebie dobry. Zejdziemy do ciebie. Idziemy, poruszniku. No to schodźcie, bo muszę przyznać, że na dronie przypominacie talibów i nie chciałbym wypadku. Jak zwykle uprzejmy. Tylko dla ciebie. Że też na twoją mordę musiałem tu trafić. Poruczniku, punkt czwarty. Tak wygląda kanalia. Co, nowego uczyć jak pucować jajka w wyższym stopniu? Jest informator. Tym tempem to wy byście kamienia nie dorwali, a co dopiero informatora. Powiedzmy, że nam też jest przydatny teraz. Tak, i tak sobie teraz tutaj będziemy rozmawiać. No, co? Zostałeś przewodnikiem górskim? No, jak widać, komuś trzeba wskazać. Chciałeś nam pokazać góry teraz, tak? Nie. Chciałem się dowiedzieć paru rzeczy. Chciałeś się dowiedzieć? Słucham. No. Może ja się czegoś dowiem. A to zadaj pytanie, to ci może odpowiem. Masz gdzie pierwszeństwo. Gdzie jest informator? Jak już mówiłem, nam też jest przydatny. Dlatego nie bój się. Trafię. Dobrze, zamieniam się w słuch. Słuchaj. Wiesz, dlaczego informatorzy są tacy ważni, dlaczego jednocześnie są szczurami? Bo dużo wiedzą. Dużo wiedzą i często przychodzą do kilku ludzi naraz. I kto ich pierwszy capnie, ten ma informację. Bo jak się okazuje, sojusznicy bardzo często zapominają wspomnieć paru rzeczy, bo uważają to za nieważne, niesprawdzone, a po co skandal wywoływać, lepiej przemilczy niektóre rzeczy. Chyba wiesz, o czym mówię, co nie? A ty jesteś takim dyplomatą, tak? Tutaj. Nie jestem dyplomatą. Dyplomatą to ja byłem parę lat temu, gdy jeszcze byłem pieprzonym idealistą. Tak jak chłopaki, które tutaj giną, bo właśnie capniecie sobie informatora, a my będziemy musieli potem kurwa czekać i patrzeć, jak w trumienkach ich wysyłam. 5 lat temu w takim stanie też byłeś dyplomatą. Jak odjebałeś tego pułkownika Al-Aziza bodajże, jak pamiętam. A no, widzisz, czasami dyplomacja zmienia się dość gwałtownie. Tak, a przełęcz Sarsang? Konwój cywili? Widzisz. Ponieważ ty jesteś taki sam jak ci ludzie, którzy są tutaj dookoła. Miałeś pecha, bo widzieliśmy tą akcję akurat. Widzieliście. Tylko mówię, jesteście tacy sami jak ludzie tu dookoła. Myślicie, że kurwa niesiecie jakąś pierdoloną pochodnię. Widzimy w tym samym gównie, nie pierdol. Nie. Ja siedzę w tym gównie przez to, co wy tutaj zaczęliście odpierdalać, tak by mnie tutaj nawet kurwa. Mówiło. Zanim ja tu przyjechałem, to się nasłuchałem. Ja też. Ledwo tu przyjechałem i co? Fajnie tak się strzela do cywila proszącego o pomoc? I to jeszcze na oczach całej pierdolonej wioski, a potem się zabija stamtąd, jak gdyby nigdy nic? To były efekty niedoszkolenia żołnierza. A co, u was wszyscy tacy idealni, zgadza się? Gdyby wszyscy były idealni. Ale wasze grzeszki są niewidzialne, prawda? No, ale jak są u nas? Niewidzialne dla ludzi, którzy nie umieją patrzeć. No wy tylko widzicie, kurwa, to co się dzieje dookoła, ale na siebie nie patrzycie. Będziemy tak tu sobie pierdolić, czy coś tutaj, nie wiem? No słucham, no cały czas czekam, jakoś przekonasz. Bo jak na razie tylko chodzisz, pyskujesz, jak na byłą radziecką kurwę przystało i udajesz, że jesteś mi ważny. Mi się wydaje, że nie masz nic do zaoferowania.
Załatwimy to po staremu? Niby ja. Dobrze wierzę. Kiedyś to się... Pan porucznik udaje, że nie słyszy. Kiedyś się załatwiało diamentami albo zielonymi. Chyba, że coś się zmieniło. Zawsze jestem otwarty. Musimy posiąść informacje. Mamy wspólnego wroga. Wspólnego nieobliczalnego wroga. Dobra, wiesz jak to działa. Znamy się od lat. I bardzo się lubimy. Ale marnujemy cenny czas. Nie sądzisz? Wolf? Słuchaj, Iwan, ja czasu mam pewne. Ja nie jestem Iwan. Każda pozdradziecka kurwa to Iwan dla mnie. Z czerwonymi się nie bratałem. Polska była pod związkiem, czy nie była? Więc jesteście pozdradzieccy. Słuchaj. Gadaj co chcesz. Ile ustalamy? Paczuszka jak zawsze? Czy dorzucisz więcej, bo ci na czasie zależy? Dorzucimy coś od siebie. Dobra. Wiesz, gdzie je potem zostawić, prawda? Oczywiście. No. A więc nie mam wyjścia. Powiem ci tak. Wasz kochany agent jest w miejscowości, którą miesiąc temu wkurwiliście. Więc kiedyś do was na pewno trafi. Możecie go sami odebrać, ale mieszkańcy raczej z uśmiechem was tam nie powitają. Rozumiem. Wszystko jest. Jeszcze tak zanim zapomniał, to już tak po starej znajomości. Co? Pamiętajcie, że wróg czasami czai się bliżej niż myślisz i wygląda inaczej niż byś chciał. Nie musisz mi tego mówić. No, w tych stronach chyba muszę. Pamiętaj, że nie każdy sojusznik jest wart tego. Postępujemy zgodnie z zasadami, albo je łamiemy. Nieprawdaż? Zasady ustalają idealiści, ludzie tacy jak my jesteśmy od brudnej roboty, niczego więcej. Jestem brudnym idealistą. Czasami warto się umyć. Szkoda tylko, że na tej pustyni nie ma gdzie. Z tej ścieżki nie ma odwrotu. Dobrze o tym wiem. Ano, nam pomników nie będą stawiać. W książkach historii też się nie pojawi mnie, ale nie wiem jak ty. Ja tam sobie jak zdechnę, to przynajmniej będę wiedział, że coś dla mojego pierdolnego kraju zrobiłem. Nasze śmigło. Wasze nie, moje. O proszę, 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 proszę. Dlatego, pany, pamiętajcie, bardzo dużo się talibów na drodze kręci, a niektórzy nawet w miejscach, gdzie ich nie powinno być. Dlatego uważajcie na lokalną armię. Tak do następnego! Do następnego. Dobra, wracamy do chłopaków. A jak robić z informatorem? Nie, wszystko wiemy, co mamy wiedzieć. Zobaczymy do chłopaków, to zmienimy częstotliwość. Wracam na górę.
Poruczniku, nie uwierzysz. Na pewno był to na pewno był przypadek. Telefon zaczął działać. Gdzie są nasi chłopcy z gromu? To jest za nami bieg. Tak? A, są chłopcy z gromu, dobra. Sierżancie, przekaż do dowództwa, że informator... Sekunda, jeszcze się upewnię. Perymetry. Pływa. Moździerz. Rozstawić się. To nie do nas było. Hem, czy Parczew, zgłoś. Parczew, tu Hem, zgłaszam odbiór. Możecie wracać na obydwa odbiór. Przyjąłem, wykonuję bez odbioru. Co? Elmo. Przekaż do dowódcy. Dobra, ja im przekażę. Tarczew, Tarczew, tutaj Hem, podchodzą do was. Patruje się. Gleba, gleba, gleba. Bardzo, gleba, gleba. Okolica wydaje się czysta. Schodzimy z pozycji. Jesteście bez naszej osłony. Odbiór. Michał, dołącz. Jestem. Parcie przyjął. Dzięki, Helm. Zobaczymy się na obydwa. Kurwa, gdzie są moje granaty? Poruszniku, jesteś cały? Dobra, ja się opatrzę. Musimy stąd natychmiast wypierdalać. Tracker, rozstaw KMA i postaraj się rozstawić w tym skórzanie. Hem, tutaj Parcze, wycofujcie się powoli, będziemy was osłaniać zaporowym. Przyjąłem, wycofujemy się. Wszyscy wstać, zwinka! Co się kurwa bawi? To się pobawimy. Jaki status? Co? Wycofujemy się, wycofujemy się do WP3. Na razie żadnych informacji nie będziemy udzielać przez radio. Tamci mogą ich podsłuchiwać. Mogą podsłuchiwać nie, nas. Nie pytam się przez radio, tylko chcę wiedzieć, co się tutaj stało. Co to był za rozbieg? Jaki rozbieg? Nie, z tego, mamy się rządzić stąd wypierdalać, mam informację. Uzyskałem informację. Nie będziemy zostawiać Helmu tak w tyle. Aha, dobra, co jest problem. Z nimi? Masz z nimi łączność? Tak, mam, wracają do nas, zwijają, zaraz tutaj dojdą. Poruszniku, poszukaj sobie... Stało. Poszukaj sobie Kałacha. Nie będę tu biegał z tym gównem. Jesteś ranny? Nie, opatrzyłem się. Oberwali z tego. Oberwali z moździerza, nie? Helm? Nie, chyba nie. Macie medyka w drużynie? Mamy. Może mnie sprawdzić? Tak, Michał, sprawdź, ja wstawiam wstępny permit. Idę. Oberwałem w tors. Znowu się otworzyłem. Ostrzał do nas. Kurwa, gdzieś granaty dymne zgubiłem.
Hem, tutaj patrzę, mamy kontakty uzbrojone w północnej części doliny, schodzą z północnego wzgórza. Warczew, przyjąłem. Zajmiemy się nimi. Wycofujcie się do pojazdów, zabezpieczcie nam teren. My będziemy się przemieszczać przez dolinę, nie będziemy wchodzić pod okay. górę, zbyt ryzykowny odbiór. Dobra. Jeszcze coś? Medyk? Nie, wszystko gotowe. Dobra. Patrz, przyjął powodzenie i do zobaczenia bez odbioru. Cofamy na sodu. Sierżancie, zgłoś. Odbiór. Zgłaszam, odbiór. Mieliśmy tutaj zamachowca samobójcę. Jestem ranny na tej pozycji, na której wcześniej byliśmy. Komunikat nieczytelny, powtórz, odbiór. Mieliśmy tutaj zamachowca samobójcę. Nie wiem, jaki jest status drużyny Grom. Czy potrzebujecie naszej bezpośredniej pomocy, odbiór? Co jest z dowódcą? Potrzebuję medyka natychmiast. Nie mamy medyka, medyk nie żyje, już ci pomagam. Okej. Okay. Chciałem się zewentować. Jak masz... Jak masz jakiś bandaż? Tak, jestem cały. Kapitanie, tu Hem, czy potrzebujecie naszej bezpośredniej pomocy? Odbiór. Sugeruję, abyście zabezpieczyli teren tutaj w naszej okolicy. Jaki teren? Potrzebuję więcej informacji. Odbiór. Proszę. Hem, tutaj patrzę, wracajcie do pojazdu, spotkamy się tam za 5 minut. Co z porucznikiem Dante? Przyjął do sobie. Okej, zabierz od niego bandaże. I telefon satelitarny. Lepiej, żeby się nie dostał w łapy talibów. Dobra, wygląda na to, że jesteś... Kurwa, usłyszałem tego skurwiela, ale nie było czasu na reakcję. Jeszcze krwawie. Skąd? Nie. Dla pana widzę. Musimy stąd wypierdalać. Tam ci ciapaci wiedzą, że pozyskaliśmy informacje. Ciekawe skąd. To mnie bardziej. Dobra, przestałem krwawić. Dobra. Tracker, jesteś cały? Tak, cały zdrowy. Dobra. Porucznik miał granaty dymne. Moje dzieci zginęły. Sierżancie, sugeruję wypierdalać stąd jak najszybciej. Dawaj. Sprawdziłeś Michała? To chyba było idealnie w niego. Was też jeden poszedł? Tak.
leżał 5 metrów. Znowu się otworzyłem. Kurwa, to jest rana do szycia. Musimy tam dotrzeć na WB3. Sierżancie, ile masz bandaży? Sporo. Sporo? Tak, jeszcze parę mam. No. Dobra, bo znowu się otworzyłem. Bez sensu sprawy. Kryj plecy, zatrzymaj się szybko. Okay. Jaki jest status hełma? Nieduże krwawienie, ale co chwilę się otwiera. Jak na razie, z tego co wiem, to dają radę i się wycofują. Mamy się spotkać przy pojazdach. Okej. Okay. Kurwa. Okej, okay. Krwawienie zatrzymane. Nadal nie wykrwawisz, kurwa? Czekaj się. Tak. Tak, minimalne krwawienie. Okej. Okay. Zatrzymany. Okay. Dzięki. Resztę medykamentów ogarniemy na miejscu. Dobra, tracker, ty jesteś cały czas zielony? Tak, cały czas zielony. Dobra, zamykasz. Kapitanie, wstawaj, biegniemy dalej. Dobra, lecimy. Słyszę jakiś silnik. Śmigłowiec od lewej, czy to nie leciał. Strzały. Nami strzały. Próbują mnie dopaść. Blisko. Zadymiłem. Odbijam na west. Zły kanał. Tu Jamnik, Grom dostał się pod ciężki ostrzał. Jamnik, tu Hem, z tym pod ostrzałem broni ciężkiej, odbiór. W punkcie zasadzki widać biały dym. Zadymiłem, ale nie wiem jaki jest status Gromu, nie odzywałem się. Jesteśmy cali. Dobra, ja odbiłem na west od waszej pozycji. Przyjąłem Jamnik, dołącz do pojazdu. Pytanie do samochodu. Kapitanie, jesteś cały? Tak.
Okej, dobra. Wsiadajcie. Tracker na miasto. Jestem cały... Lekkie krwawienie w tym momencie dopiero. Tak jakby. Bardzo lekko. Tak, na działko. Dobra. Jesteś w stanie się opatrzyć w jakikolwiek sposób? Mam bandaże. Jak rzucicie mi bandaże do samochodu, to się ogarnę. Ze dwa bandaże wystarczy. Ej, przyjąłem. Widzisz ich gdziekolwiek? Tracker? Odmawiam. Zgłoś. Słyszę strzały, ale nie mogę odpowiedzieć. Tak, są blisko, na east. Mogę być na... Albo zaraz nad RPG-iem opalą. Utrzymuj łączność, podaj azymut, na który się wysyłamy. Muszę sobie poradzić. Zmiana taśmy. Dobra, jesteśmy przy WP3. Byliśmy. Coś ten kurwa GPS tutaj. Na hełmu, czy jesteście przy pojazdach? Odbiór. Odebrałeś? Hełm tutaj patrzę, zaprzeczam. Musieliśmy zebrać swój pojazd i odsunąć się z tamtej pozycji. Mieliśmy ostrzał. Przesunęliśmy się na południowy zachód od pozycji. 017. Obserwujemy tą pozycję. 017-022. Pozycja aktualna. Nasza aktualna. Przyjąłem, czy mamy, 01, czy mamy 0, szansę. 02. Czy mamy szansę jeszcze odebrać? Jak pojazdy? Jestem w stanie odzyskać odbiór. Chyba ich auto poszło do luftu. Niestety wygląda na to, że właśnie wysadzili wasz pojazd. Ilu osobowy jest wasz pojazd? Odbiór. Mamy dwa miejsca. Pięcio, mamy dwa wolne miejsca. Przyjąłem. Spróbujemy odbić wasz pojazd, następnie ewakuujecie się z kapitanem. My się przejdziemy z buta, odbiór. Zaprzeczam, hełm, my mamy swój pojazd, odsunęliśmy się z naszym pojazdem od pozycji poprzedniej. Mamy kapitana ze sobą, jesteśmy w miarę w bezpiecznej pozycji, odbiór. Warczew, przyjąłem, w takim razie wycofajcie się. My się cofniemy na drogę i tam będziemy oczekiwać na wsparcie, odbiór. Przyjąłem, do zobaczenia. Bez odbioru. No zjedźmy stąd, bo tu jest słaba widoczność. Jedziemy wszyscy, dobra, spodziewałem się. Musimy się okopać na WP3. Problem w tym, że WP3 jest na niebezpiecznej drodze. To nie jest najlepsze miejsce na to, żeby przetrzymywać tak. Sugeruję skontaktować się z konwojem. No przydałoby się wsparcie. Na częstotliwości dowodzenia. Widzisz stąd tracker dym? Tak, widzę. Obserwuj tamtą pozycję. Nie wiem co nam za bardzo da. Nie wiem czy oni po nas wrócą czy nie. Oni mają tu wrócić, tylko nie wiem kiedy. Takie były wytyczne, nie, jadą... Oni nie mają tutaj wracać, oni mają wrócić, oni mają się z nami spotkać w randewu... Randewu!
które jest w przeciwnym kierunku od fora, w którym oni aktualnie są, więc oni tutaj nie będą, z tego co ja rozumiem, oni mieli wracać właśnie drogą od Buzdygana i potem na północ z powrotem do głównego foba, także musimy się z nimi tam skontaktować, spotkać, znaczy się. Rendezvous. Problem w tym, że... Kurwa, ostro. Snajper. Dla nas to nie będzie problem się tam przemieścić, ale dla drugiej drużyny... Chyba, że się wrócimy do checkpointu amerykańskiego i najwyżej podskoczymy hełm podebrać. Zostawimy kapitana tam go Amerykanie przypilnują, a my będziemy zbierać hełm. No to chyba, że do foba. Hełm, tutaj Parchev, zgłoś. Parchev, tutaj Hełm, zgłaszam odbiór. Hełm, jak twój status i pozycja, odbiór? 017, stop, 029, odbiór. Przyjąłem 017, 029. Status, odbiór. Status, znaleźli nas. Łamani, wycofujemy. Snajper nas ostrzelił. Aktualnie 016, 028, odbiór. Muszę ten, zamknąć włas i się schować, bo nie widzę, żeby mnie nie... Przyjąłem hełm, czekaj jeden. 762 nie powinien przestrzelić, ale boję się RPG-a. Obawiam się. Hemsley Parchev, musimy przejechać do FOBA, żeby zebrać dodatkowe posiłki, żeby was stąd ewakuować. Jak przejechałeś odbiór? Parchev, tutaj Hemsley, bez problemu. Doczekujemy na was na drodze. Do zobaczenia później, bez odbioru. To wy? Tak, to ja. No, skoro koleś do mnie strzela, przejąłem. To... Patrzę, że odjeżdżę bez zbioru. Dobra, ja zmieniam częstotliwość na suchu na dowodzenia ogólne. Tak, no tak, mów jak to tam się dzieje. Jestem ciekawy, czy nie robię sam. No nie szalej, zobacz, na spokojnie. Nie spodziewałem się. Kapitanie, możesz wywołać FOBA, jak będziemy podjeżdżać? Moment. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł w tym momencie, szczerze mówiąc. To nie poznają nas. Mówisz o Amerykanach, tak? Nie, o Aguario. Przyjąłem 015028. Mamy kogo zebrać? Mamy tutaj jednego trupa. Bieram słaby sygnał. Prawdopodobnie już wyjechali z FOBA. Ja nie chcę się kontaktować na częstotliwościach ogólnych, zwłaszcza w tej sytuacji. Lepiej, żeby w ogóle nikt nie wiedział, że... Tam muszę zjechać tak. Tak? Nie. Czekaj, poczekaj. Nie, jedziesz główną drogą na południowy wschód. I na prawo będziesz miał na WP5 skręt do Foboru. Krasznik, zawarliśmy też na łeb. Jakiś biały dym. Kiedy wyrośli znikąd. No, baza jest przed nami. Zajedziemy do bazy, ja spróbuję ogarnąć sytuację. Musimy przekazać informacje. Co mi kurwa, na herbatkę poszli? Czy co jest grane?
Czekaj, ja pójdę otworzyć. No, otworzę. Dziękuję bardzo. Super pilnowana baza, kurwa, chyba będę musiał się tym zainteresować. Jako że... A. Dobra. Ja się pozbędę tego kałacha, bo jeszcze miałem, kurwa, któryś... Może jest jakiś budynek. Zostawiłem wam. To kurwa, miasto umarłych? O, idzie, kurwa, znalazł się ktoś. Dobra, jakby co, to Humvee jest na chodzie, jakby trzeba było hełm zbierać. Żołnierzu, co tu jest do chuja grane? Właśnie, co? Też jestem ciekaw, co tu się dzieje, co wy tutaj przyjechaliście? No, mamy sytuację awaryjną. Potrzebuję skontaktować się z dowódcą jednostki. W trybie pilnym. Ale pseudonim Jamnik. Przyjąłem. Chodzi o FOBA. Dobry. Chodzi o informacje dla... Chodzi o informacje wywiadowcze. Więcej powiedzieć nie mogę. Pytanie, mamy to radio dalekosiężne w tym pojeździe też. Mogę cię ten... Co tu się odpierdala w tej bazie? Poczekaj, mogę cię sprawdzić szybko. Się upewnić, co sprawdzić? Nie, długie radio to ja... Nie, chodzi mi o komunikację, tylko o twoje zdrowie. Tak. Co, mamy informację, że macie wracać do jednostki macierzystej. Do punktu stacjonującego głównego FOB. Taką mi udzielono informację przez radio. Zrozumiałem. Tyle już wiedzieliśmy. Uderzajcie drogą, pewnie dogonicie... Może dogonimy komu? Który tutaj rozładowywał... Co to takie pustki, kurwa, w tej... Co tu się odpierdala? Mam braki cyfr. Brak śladu termowizyny. Macie braki. Wjechaliśmy, kurwa, jak... Wjechaliśmy sobie. Po prostu sobie wjechaliśmy do bazy. To ja ich opierdolę tak na szlabanie jak kalala. Dobra, sierżancie, jedziemy. A co z naszymi... znajomymi z hełmu? Nie jestem upoważniony, aby ingerować tutaj w dowodzenie i... Czekaj. Hełm nas wywołuje. Spróbuj skontaktować... Przeszukujemy kwadrat, na razie nic nie widziałem. Widziałem czerwony dym, ale teraz nie wiem, gdzie on jest. Przyjąłem hełm, jesteście na pozycji 012027. Odbiór. Musimy improwizować. Tak, 012. Tak, co to wojsko czy piknik do cholery? 027. Nowe wytyczne. Czy ja nie słyszałem? Możemy się tutaj zostawić na chwilę. Nie podejrzewam, że nie pozwolą nam zabrać ich pojazdów, stąd to mamy tylko parę miejsc. Idziemy tym naszym chyba, sierżancie. Tak, ja z trackerem pojedziemy im pomóc, oni są w ciężkiej, krytycznej sytuacji w tym momencie. My im pomożemy, wrócimy z nimi jak tylko się da i wtedy pojedziemy z powrotem na rampę, okej? Okay? Jaka jest ich aktualna pozycja? Aktualna pozycja jest 012028. 12028 to jest ich pozycja, tak? Tak. Chcecie we dwójkę i tam jest ze 30 talibów. To jest niedaleko, jak z FOBu wyjedziemy, to w sumie cały czas prosto. Jeszcze tylko pytanie, potrzebujecie amunicji czy czegoś? Medykamentów jak najwięcej mamy. Opatrunki. Podziurawioną... Opatrunki, bandaże. Nie wiem, czy będę miał... możliwe, że tutaj... wiem, że amunicję na pewno mam, ale gorzej z medykamentami. Mam przy ciężarówce amunicję, ale tam amunicja jest, kurde. No, z medykamentami będzie ciężko. Dobra, damy sobie radę jakoś. Chyba, że coś wam osobiście mogę rzucić, ale ja tutaj też mam nie za wiele tego. Myślę, że damy radę.
Kapitanie, tak, moim zdaniem nie powinniśmy zostawiać piątki naszych kolegów, którzy nam kryli dupę i ciężko zaprzeczyć, że uratowali nam życie. Słyszałem, dobra, że tam jest jakaś grubsza akcja, nie wiem dokładnie. Macie, macie wytyczne, bo są dla was proste, żebyście podążali bezpośrednio. Takie info mam od góry. Kapitanie... Ja bym nie polemizował z rozkazami dowództwa. Ja tu nie ingeruję w wasze zadania. Moja misja jest wykonana, chociaż straciłem jednego człowieka. Ja mam inny pomysł, ale to będzie... macie tu jakiś pojazd cywilny, miejscowych? Często tu jeżdżą, a co, chcielibyście się zabrać na ten? Muszę się... tak, ja bym się na własną rękę spróbował udać do... dogonić konwój. Ty już na własną rękę odjechałeś. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Działanie na własną rękę to jest moja specjalność, panowie. Tak, ale cywile tutaj nie są do końca nastawieni pozytywnie do was, także to byłoby zbyt duże, uważam, ryzyko. Lepiej ruszajcie tą furą i na pewno sekundę. Szybciej dojedziecie. Ja myślę, ten przekaż Hełmowi, niech oni z tej góry schodzą w kierunku drogi WP5. Gdzie ci wasi wartownicy? Oni są już na drodze. Są wartownicy, już ich opierdoliłem jak ta lana. Nie, no ty, WP5 jest w pisty daleko, niech oni są przy WP3. Ja będę musiał sporządzić raport z tego incydentu. Co prawda nie powinniśmy się tu znaleźć, ale to nie może przejść bez. Wjechaliśmy tu sobie jak na... Wiem, już ich zjebałem, będą kurę... Nie powiem na co, nie powiem w co. Jak w kozią dupę sobie tu wjechaliśmy. To po prostu ja nie wiem. Dobra, w kozią dupę, dosłownie. Kapitanie, słucham. Pamiętam, od momentu, kiedy odłączyliśmy się od reszty konwoju Lublina w pozycji WP3, Lublin dowodzenie przełożył na mnie, więc jeżeli chodzi o aktualne rozkazy, ty zostajesz tutaj, panie sierżancie? Tak jest, sierżant. Panie sierżancie, możemy użyczyć od was jednego Humvika? Dobra, jak czekajcie, bo... No dobierzcie tam, bierzcie nawet tamtego. Dobra, dziękuję. A co, kapitanie? Zjechany? Nie, mamy za mało miejsc siedzących, potrzebujemy eskoczować rannych. Panie kapitanie, dobra, zostaje pan tutaj, proszę się zająć przez 5 minut. Zostaję. 5-10 minut będziemy zaraz. To potrwa dłużej niż 10 minut, panowie, powodzenia. Tracker, bierz tam. Kurwa, jego mać. Wjebał nam się samobójca. Sam środeczek. Ładnie. Odpierdolił mojego zastępcę. A chłopak powiem dopiero tak, co przyjechał. To, jak chcesz, tam jeszcze jest druga bryka. Bierz, nie. Jedź. Może lepiej zostanę tu. Polują na mnie. Być może, ale powiem Robert... szczerze, nie będę mógł ci długo dotrzymać towarzystwa. Mam sporo roboty papierkowej. Także... Albo bierz tam tą brykę, albo no zostajesz. Którą brykę? Myślę, że lepiej. Tam masz kurę, zobacz. Jeszcze jednego Humvika wrajczego. Kurwa, żebym wiedział, gdzie jest konwój. Zaraz się spróbuję dopytać na radiu. Mam info. Konwój znajduje się tam, gdzie mieliście się spotkać. Okej. Także tam Humvik jest do twojej dyspozycji. Przekaż
przekaż gromowcom, że działam na własną rękę. Dobra, znaczy, nie, żeby, tego nie żeby tego nie zrozumieli dosłownie, po prostu muszę przekazać informację. No dobra, to jest najważniejsze. Mówię. Przekażę wyżej. Mhm. Dobra. Powodzenia. Powodzenia. Najlepiej przez tą stronę, jak tyle z armii. Proponuję, żeby pan poprowadził, nie będzie wymagało.